Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Serdecznie też witam. Dzień dobry. I po wyborach już, definitywnie. No tak, teraz wczoraj mamy dogrywkę. Tak, jest dopiero w maj i potem jest październik i jeszcze potem następny maj i to będzie już po wszystkich wyborach. Ale generalnie mogę powiedzieć, że to świetny wynik, jakie Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło, przede wszystkim pod swoim szyldem. Bo większość też szło pod różnymi komitetami i tak jak choćby ta od wczorajsza dogrywka, to Prawo i Sprawiedliwość pokazywało od początku do końca swój szyld w tych dużych miastach. No nie no udało tak, się. Jest taka sytuacja, jaka jest, ale to jest dobry wynik przed prognozami, jeśli chodzi, patrzymy o parlamentarne. Ono pokazuje, że w dużych miastach już mamy gdzieś między 30-40%, bo można powiedzieć, że wszyscy szli przeciwko nam w tych dużych jak Kraków, bo tam wszystka koalicja pana prezydenta była tak, że wszystkie siły główne skupiały się przy nim, a tak naprawdę Majchrowskim, a przed z drugiej nami... strony tak naprawdę to mieliśmy trochę takie wybory Prawo i Sprawiedliwość kontra Platforma Obywatelska, bo jakby to wychodziło na można plan, pierwsza tak? tura, tak, ale teraz generalnie to Platformy nie było. Można powiedzieć, że ona była ukryta jako koalicja, w tak. tych różnych komitetach. My pokazywaliśmy szyld do końca i to jest jedynie takie nasze dosyć dobre osiągnięcie, że mamy wszędzie poparcie w tych dużych miastach w granicach 30-40%. No i to jest dobry też taka, że jesteście w sejmikach, bo do tej pory Prawo i Sprawiedliwość funkcjonowało w jednym sejmiku. Wygraliśmy w 9, to są fakty. Na 16 kiedyś tylko był jeden wygrany sejmik, a teraz już jest 9 i mamy szansę, bo w 6 rządzimy bez koalicjanta, samodzielnie. Jest szansa, że możemy jeszcze, oprócz, można powiedzieć, pomorskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, tam raczej i wielkopolskiego, to raczej nie mamy szans, czyli te 4 województwa raczej bez szans, ale z pozostałych 5 jest jakaś tam szansa. Cała ściana zachodnia, bo tu już wiem, że centralnie też zaangażowali się w te działanie. Wszystko po prostu w rękach... A nie ma nacisków z Warszawy, które mówią z tymi absolutnie nigdy nie żadnej ma. Koalicji. My mówimy, jesteśmy, to zresztą widać sygnał jest tego, że my chcemy po prostu realizować ten nasz program, który nałożyli podczas właśnie ta kampania pokazała, że premier, pan prezes Jarosław Kaczyński, wspólnie jeździliśmy po kraju i pokazywaliśmy, że dotychczas te wszystkie założenia z kampanii 3 lata temu zrealizowaliśmy, można powiedzieć w większości, może jeszcze drobne rzeczy gdzieś tam nie są do końca, są w trakcie, ale wszystkie postulaty te duże, które mówiliśmy, są zrealizowane, czyli można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość pierwszy raz po 20 iluś latach spełnia te życzenia społeczeństwa i chcemy też, żeby te spełniać też ważne rzeczy w samorządzie. Ten program 5 takich dużych postulatów, które idzie w kierunku seniorów i lepszej infrastruktury, jeżeli chodzi o... Powiem panu, że jak przyglądałem programy właściwie wszystkich komitetów, to gdzieś pokrywały się te rzeczy. No tak, to nie jest tak, że, to, że wy wymyśliliście seniorów, a inni mówią nie, to my dla odmiany młodzież. No tak, ale ktoś pierwszy raz powiedział te słowa i my cały czas mówimy o programie, który myśmy się przygotowali. 2015 rok, przez 8 lat byliśmy można powiedzieć opozycji, ale to takiej konstruktywnej. Wiele, wiele debat, wiele konferencji w różnych miejscowościach. To naprawdę, to nie było coś, co nagle się... To wynikało z wielu spotkań, naprawdę wśród ludzi i to właściwie społeczeństwo podpowiedziało ten cały ale program, który realizujemy. Rządzącą koalicją, tak? Platformy no i dzisiaj realizujemy, i to społeczeństwo jest zadowolone, no naprawdę jest jak nigdy. Wpływają środki, między innymi też do Zielonej Góry, z PIT-ów, CIT-ów, bo to pokazują, że mamy dodatkowe środki, a to przecież pośrednio wpływa też do miasta. Miasto ma dzisiaj, w tamtym roku miał rekordowy budżet, na ten mówimy, będzie przyszły też, będzie dobry budżet i to też jest duży prognostyk, nie? I naprawdę efekty tego działania to widać już, teraz będzie więcej. Ja cieszę się z takiego dużego programu, który w końcu został zatwierdzony. Chodzi o tych drogach samorządowych, funduszu, który już przeszedł przez Senat i teraz prezydent podpisze. To, przypomnę, w przyszłym roku prawie 6 miliardów z budżetu państwa, a potem kolejne lata 3,5 miliardy co roku. I co jest ważne, tutaj naszym lubuskim, jest tam też uczestniczy, bo jest kilka, który
wpłacają na ten fundusz, jest MON. Z tego co wiem, chyba około 700 milionów co roku będzie wpłacał. Z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak, bo chodzi o na tym, żeby przygotować drogi. Jeżeli mówimy o Fort Trump, który ma powstać, jest jedno z warunków. Jeszcze nie wiadomo, czy powstanie. Raczej idzie w dobrym kierunku. To my się już dzisiaj przygotowujemy do tego, jako nasze całe państwo, infrastrukturę drogową. Oczywiście, to wszyscy powinni być zadowoleni, bo jeśli MON wyasygnuje pieniądze na drogi, to oczywiście nie będzie tak, że... I one są pokrywane w 100%, a nasze lubuskie, przypomnę, tylko pan, ludzie słyszą MON i mówią, no dobrze, to sobie wojskowi zrobią drogę, tak jak mają leśnicy w lasach. Będziemy wspólnie samorządy, bo to samorząd będzie budował. Dokładnie. Żebyście zrozumieli. MON daje środki, między innymi, a z drugiej strony samorząd je będzie realizował. To nie jest tak, że MON mówi, oczywiście pewne rzeczy podpowiada, że trzeba no połączyć wszystkie, oczywiście. Wszystkie, powiedzmy, te duże jak węzeł, czy te no, poligony, a my mamy tutaj dużą infrastrukturę i to jest bardzo jedno z bardzo ważnych elementów, że będziemy mogli dużo wyremontować przy minimalnym nakładzie, czyli 100%, jeżeli MON daje środki i ta droga będzie robiona, to po prostu pan, można to powiedzieć za darmo. To jest wyjątkowa rzecz, ten fundusz dla małych ośrodków, bo kiedy Zielona Góra ma, powiedzmy, miliardowy budżet, to jest w stanie coś wyasygnować na drogę. Się. Ale jeśli mówimy o małej gminie, której budżet nie wystarcza na nic, dlatego to nam zależy szansa. Też właśnie na takiej pewnej synergii, nie? Że chcemy przede wszystkim współrządzić też w powiatach. Jest szansa w kilku powiatach. Już jest 3 pewne, można powiedzieć, koalicje, gdzie będziemy współrządzić. To między innymi tu powiat zielonogórski. Walczymy o jeszcze inne. Teraz właśnie dopiero się to wszystko, jak już poukładało, no tak. Teraz po drugiej turze, będą już tak zwane finalizacja, bo powiedzmy sobie szczerze, do 16 listopada jeszcze funkcjonują stare samorządy, więc mamy jeszcze kilka dni, czekamy cierpliwie, może się uda. A jak się pańscy koledzy, no w tym wypadku już radni sejmiku województwa, zapatrują na ewentualne koalicję i współrządzenie województwem. Cieszymy się z tego wyniku, bo to jest, powiem szczerze, historyczny. No tak. Jeżeli chodzi o sejmik, nie mieliśmy nigdy, których tam żadni nie przeszli, tylko pod szyldem Prawa tak i Sprawiedliwości zdobyliśmy 9 mandatów. I tutaj, w powiecie zielonogórskim uzyskaliśmy 2 mandaty, bardzo ważne. I są pan wspaniali. Kościk i pan dokładnie, Kazimierz są doświadczeni, jeden i drugi dużo zna i bardzo potrzebny będzie też pan Łatwiński, teraz obecny, który zna tu miasto doskonale, i udało mu się wejść do sejmiku, to ja się bardzo cieszę, bo mówię, dużo rzeczy chcemy zrobić, chociażby mówi, jest program rządowy o PKS-ach, będziemy chcieli wspólnie z miastem zrobić fajne takie przejście z PKP, PKS i inne. Jest dużo naprawdę ciekawych rzeczy, które można wspólnie zrobić. Miasto, a kto przegrał sejmik najbardziej pańskim zdaniem, jeśli nie chodzi wiem, o wybory? Ja patrzę na Prawo i Sprawiedliwość, my naprawdę uzyskaliśmy dużą zdolność koalicyjną. To, są tacy, którzy mówią, że SLD przegrało te wybory. Nie wiem, ja patrzę też, jeżeli mówimy o wyborach parlamentarnych, to SLD, jak się popatrzy, to on może tutaj osiągnąć mandat do 2. Chyba że znów będzie taki komitet, założy, powstanie coś jakby niepartyjny, którzy spowodują, że znów może tego elektoratu SLD zabraknąć. Ale mówię, to nie mój jest problem. Ja patrzę do przodu, chcę przede wszystkim, żeby się nasze województwo, nasze miasto wspaniałe, piękne rozwijało. I to jest mój klucz do tego. Nie patrzę komuś i nie rozliczam kogoś. My też trochę popełniliśmy błędy, jeśli chodzi o miasto, bo ja postawiłem na doświadczonych radnych, sprawdzonych. Tego nikt, żadne ugrupowanie nie stawiło tak, jak my postawiliśmy. Ale trochę też jest to, że oni solidarnie za mało podzielili się tymi z innymi. I tu jest ten błąd, który... No, ubiegła kadencja Rady Miasta, to też był wielki wynik Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja trochę było inaczej, bo to był komitet wyborczy. To tak. Było 2015 rok, skrócona kadencja dla nas, bo miasto się powiększyło. Ja trochę miałem możliwości większe i trochę po prostu udało się zrobić chociaż fajny jeśli wynik. Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy było tak, że nie było do końca wiadome, czy będzie komitet Prawa i Sprawiedliwości, tak, czy komitet Jacka Budzińskiego. A ja byłem opcją za to właśnie, żeby był komitet wyborców i udało się zrobić piękny, fantastyczny wynik. Teraz trochę radni trochę poczuli, bo oni uważają, że z każdego miejsca mogą wyjść, bo to każdy z nich ma po 3, 4, nawet 5 kadencji. Okej, fajnie, ale uważam, że
jest coś takiego i zawsze jestem zwolennikiem takiej zwalnej solidarności. Wie pan, jak popatrzymy jeden, na głosy, jak się, pomóc. Jak się rozchodziły, to w niektórych miejscach brakowało naprawdę niewiele, żeby w okręgu był kolejny. Był kolejny i tutaj radny. Zabrakło według mnie trochę takiej małej solidarności, że żeby kolega, ten starszy, który starzem mówię, pociągnął trochę młodszego i też uważam, powinniśmy mieć koło 7-8, no ale nie udało się. Musimy wyciągnąć z tego wnioski. Było, minęło to. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że między się uda innymi, z miastem. Między innymi dzięki dogadać. Panu, panie pośle, pojawiły się w Zielonej Górze pieniądze na obwodnicę południową miasta. Tu się cieszę. To też jest kontrowersyjny temat, bo wie pan dokładnie, że są i w Prawie udało i Sprawiedliwości osoby, które pewnej takiej sytuacji przyszedł do mnie prawnik, którego znam i prosił mnie, co pan sądzi o obwodnicy tutaj, bo chcemy, tu dostałem taką propozycję, żeby próbować po prostu w jakiś sposób zakłócić, czy takie powiedziałem w życiu. To jest bardzo potrzebne dla miasta. Powstaje most w Milsku. Za chwilę będzie duży generował ruch się ze strony zachodniej do tutaj. I mówię, to jest bardzo potrzebne. Uważam, że nie jedno miasto zazdrości nam dzisiaj. A to jak pan teraz czyta, że pojawiają się przeciwnicy, którzy od początku byli przeciwko i mówią, będziemy blokować. Dla mnie nie. To już jest, państwo zatwierdziło. Teraz państwo będzie wspierało, bo jest taki moment, póki nie zostajesz na liście już zatwierdzone na amen. Rządy patrzą, mają swoje instrumenty, robi wszystko, żeby utrudnić w pewnym sensie, żeby to było jak najbardziej dopracowane. I to udało się miastu, przeszło przez to wszystko trudną drogę, dostało wszystkie zgody i teraz rząd będzie wspierał, ponieważ rok 2022 musi się być ta obwodnica zakończona. Mi się udało, to ostatnie dni były rządzenia mojego, jako minister, udało się spotkać właśnie z tej strony miasto, plus Generalna Dyrekcja Dróg w Warszawie i uzgodniliśmy, że będzie Generalna Dyrekcja Dróg tutaj w Zielonej Górze wspierała i to wartość jest darmowa, prawie 7 milionów. Wszystko laboratoria, inżynierowie będą do dyspozycji miasta po to, żeby udało się to wykonać. Ja uważam, że to jest bardzo ważna inwestycja, ona nie zagraża nikomu. My jesteśmy niestety, ale polaną leśną i musimy pewne rzeczy wykonać. Trochę drzew wyciąć, ale w innym miejscu zasadzimy. Taka jest po prostu konstrukcja, tam będą też przejścia dla zwierząt, można też jako grzybiarze przechodzić z jednego, drugiego miejsca. Więc... No teraz się trochę inaczej buduje niż budowało się lata temu. Tak. I naprawdę tu niczym niczego nie zagraża. Wiem, że droga, która została ostateczna, ona była wiele konsultowana i nikt nikomu nie zrobi tak, że będzie idealna. Ale udało się naprawdę zapobiec i ja teraz jestem zwolennikiem, będę wspierał na każdym etapie, żeby to wszystko się ładnie, fajnie zakończyło, bo naprawdę Zielona Góra zyska bardzo dużo i będą następne jeszcze fajne rzeczy i mam nadzieję, że Zielona Góra, tak jak kiedyś mówiłem, to i wielokrotnie teraz powtarzam, 2035 rok, Zielona Góra 200 tysięcy powinna mieć mieszkańców. Będziemy robić wspólnie, ja chętnie będę pomagał temu miastu, bo tutaj się wychowałem. Znaczy, optymistycznie powiem, panie pośle. Razy dwa praktycznie byłoby. Tak. Proszę zobaczyć historię miasta Zielonej Góry. Do 39 było tam 20 tysięcy. 55 rok 40 tysięcy, a 85 rok miasto już liczyło 109 tysięcy. Dzisiaj mamy 2018, 140, koło 140 tysięcy. I ja mam nadzieję, że przyrośnie w ciągu kilkunastu lat do 2035, że miasto będzie dzięki pewnym inwestycjom, które wspólnie miasto się też godzi na to, żeby powstały kopalnia miedzi i tutaj była siedziba główna. No tutaj wszyscy chcą, w Zielonej Górze. Ta inwestycja no powstała. I druga taka duża, tutaj 400 hektarów lasu, który jest, można powiedzieć, nie jest jakimś takim strategicznym, gdzie jest duża różnorodność. To jest las sosnowy, i która, można powiedzieć, jest w wieku prawie rębnym i tutaj nie ma szkód, że lasy państwowe powiedziały, że chętnie wybudują zasadą w innym miejscu. To nie jest tak, że tu wycinamy i nic nie robimy dalej. Lasy wycinamy swoją gospodarkę. Dokładnie. No, przecież było teraz, wczoraj była duża uroczystość w Zielonej Górze. Hubertus plus Lasy Państwowe. Ja byłem osobiście na tym, bo mamy 95-lecie łowiectwa. Z drugiej strony Lasy Państwowe mają też czym się pochwalić. Jedyny w Europie kraj, który ponad średnia lesistość to jest 30%, a w Lubuskie to 50%. I naprawdę mamy z czymś się szczycić, tym bardziej jak
patrzymy na pakiet klimatyczny, to przecież my lasy dostarczają tlenu. I mam nadzieję, że teraz będzie konferencja klimatyczna w grudniu w Katowicach i to zostanie uwzględnione, że a co będziemy mieli z mieszkaniami plus w Zielonej Górze, bo wszystko się pięknie się zapowiadało. Ja pamiętam konferencję prasową, no, pan prezydent, minister. Ale no, będzie można budować i tutaj ja liczę na KTBS-y, które mają dużą, można powiedzieć, zdolność kredytową inne i tam są te możliwości brania kredytów i nawet, tak jak kiedyś KTBS-y miały ten taki był program, wyleciało mi teraz z głowy, ale były duże kredyty bardzo nisko oprocentowane i tam też można, są trzy formy, które będą mogły po prostu, no, Zielone Góry łapałyby się, mówiąc tak brzydko, na ten program, tak? Żeby to się udało. Mamy piękne tereny przy wjeździe na Eskę, tam osiedle mazurskie. I naprawdę kilka tysięcy ludzi może zamieszkać. Przecież Zielona Góra jest dzisiaj duża. Możemy naprawdę w innych międzyczasie znaleźć terenach. Nie musimy już tutaj faktycznie wycinać za dużo drzew, ale mówię, bo jest duża Zielona Góra, szóste miasto w kraju i cieszmy się z tego, walczyliśmy o to wspólnie i dzisiaj to przynosi efekty, mamy dodatkowy bonus, to chyba jest czwarty, piąty rok będzie przyszły, ostatni, bo czas leci szybko, a środki, no udało się fajnych rzeczy zrobić. Dobrze, zostawmy to, bo za moment będziemy mieli wielkie święto w naszym kraju, właściwie świętujemy niemalże przez cały rok, no ale finał tego wszystkiego będzie 11, potem państwo w parlamencie zdecydują, że Polacy 12 będą mieli wolne, ale zostawmy wolne. Zastanawiam się, będzie pan świętował z prezydentem Andrzejem Dudą w Gorzowie? Nie, przede wszystkim jedziemy teraz, w środę jest Sejm, do piątka wieczoru. Wiem, że w sobotę będzie dużo uroczystości, między innymi odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego na placu i chciałbym tam być to do soboty wieczora, a w niedzielę tutaj być na mszy 11 w Zielonej Górze i uczestniczyć tutaj lokalnie. Bo i może wieczorem, ma być prezydent właśnie w Gorzowie. O 20:30, jak się uda, to też tam pojadę. W każdym razie... Słyszałem ostatnio, jak ktoś mówił, że prezydent chyba polubił Lubuskie, bo w ostatnim czasie często go widzimy. Tu. Premierzy byli, pani premier Szydło często było w ogóle w Lubuskim, ale to też świadczy o tym, że zaczynamy, bo trzeba robić wszystko, żeby trochę zauważyli nas tam w Warszawie i jak byłem 2 lata w ministerstwie, to dużo mówiłem i te programy się realizują. Chociażby mosty. Wie pan, słyszałem od pańskich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili tak. Jerzy chodzi i puka. Od drzwi do drzwi. Mówi, jak go wyrzucą jednym oknem, to drugim wchodzi. Jest tak na rzeczy, bo uważam, że wszystko, co służy rozwojowi, będę tak robił. Chociaż mnie gdzieś tam nie lubią za to, że jestem aktywny, ale uważam, gospodarkę to dla mnie jest klucz i będę robił wszystko. Mam jeszcze siły, chcę jeszcze pomóc, mam duże możliwości w sensie wiedzy, bo to też człowiek nabywa. 13 rok w parlamencie. On nie jest za darmo. No dzisiaj właśnie daje te efekty tej znajomości, a te 2 lata w ministerstwie, no niesamowite, jakie dają możliwości dla regionu. I ja to po prostu robię, te znajomości cały czas podtrzymuję i teraz... Czyli do Europarlamentu się pan nie będzie wybierał? Nie, to już raczej jest nieosiągalne. Dzisiaj za dużo ludzi chce, ale naprawdę chcę tu pomóc naszemu regionowi. Myślę, że większość polityków chce, nawet jak mówi, że nie chce, to tak naprawdę chce. Nie ma tak, nie jestem aż tak medialny, ja zawsze swoje próbowałem, żeby być znany w Legionie, ale nie chciałem nigdy być na zewnątrz w Polsce, dlatego mogę sobie spokojnie... Wie pan, jaka jest historia wielu parlamentarzystów, którzy pojechali do Brukseli, to albo ich kariery się pokończyły... Ja chcę już tutaj być, mam jeszcze albo wrócili ładnych... i poszli na emeryturę zasłużoną. Chcę tu pomóc miastu i naszemu województwu, żeby te inwestycje się ziściły i to jest moje cel, marzenie i niech tak zostanie. Mówił przed rozmową, że dla pana jedną z ważniejszych rzeczy jest wydobycie miedzi w województwie lubuskim. Bo wiem, że w tym miesiącu będą kolejne rozmowy. 15 w Warszawie spotyka się minister, to dzięki Ministerstwu Ochrony Środowiska podjęła taką inicjatywę i wiem, że szef KGHM-u spotyka się z szefem. Jest nowy szef i nowe spojrzenie, tak? Tak, nowe i wiem, że zapewniam, że KGHM tutaj nie chce inwestować i nie będzie przez długie lata i to jest dobra wiadomość z jednej strony. Dla Kanadyjczyków.
Tak, ale ja widzę, że powiem tak, jest szansa, że będzie to koncert polsko-kanadyjski. Kanadyjczycy chcą, bo jeżeli mówimy też o bezpieczeństwie, mówimy bardzo dużo. Wie pan, no jak oni przyjechali tutaj i już zainwestowali tyle milionów złotych, dokładnie, no to dziwne, jakby nie chcieli. Dokładnie, tak? No i oni są zdeterminowani, to jest ważne, że jak ktoś chce zdeterminowany, to osiąga te sukcesy. Czy ja powiem panu szczerze, że byłem zdziwiony, bo to przecież serial pod tytułem Wydobycie przez Miedzi Cooper w województwie lubuskim trwa już nie wiem ile. Szósty rok, ja jestem od początku, od pierwszego wiecenia. I wie pan, że to są ludzie, którzy przyjeżdżają, mówią tak, mamy pieniądze, chcemy inwestować i odbijają się od drzwi, od przepisów, od urzędów, od urzędników, od ministerstw. Nie jeden by zrezygnował, spakował walizki i mówi, wracam do Kanady. Tak. I oni też wiedzą, i to kiedyś mi powiedział właściciel, gdzieś półtora roku temu, powiedział mi, wie pan, jestem jeszcze tutaj, jesteśmy, bo jest pan. Bo widziałem, jak pan cały czas pomaga temu przedsięwzięciu to i dlatego miłe, tak? Po prostu bardzo było miło. I właśnie do takich chwil się chce robić, pracować i wiem, że coraz bliżej jest ten moment, że powstanie polsko-kanadyjski koncern, bo oni chcą, Polaków zapraszają do wspólnego działania i dojdzie do takiego momentu, mam nadzieję, że Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Kanadyjczykami, w jakim procencie to już zależy naszego państwa i będzie przy okazji państwo miało jakiś kontrolę, wpływ na to, możliwość dostawy tej rudy do Głogowa, a ja się cieszę, bo powiedzmy Nowa Sól leży przy Odrze i Głogów leży przy Odrze i drogą wodną będą mogły płynąć barki i cieszę chociaż się to jeszcze tutaj. Trochę wody w Odrze musi upłynąć, na zanim, pewno, zanim ją pogłębimy. Ale idzie w kierunku dobrym, bo te mosty, ten projekt 21 mostów, to właśnie był wynik tego, że chodziłem do pana ministra Kwiecińskiego i cały czas ale mówiłem pan, o mostach lubuskim. Wie pan dokładnie, że czasami tam było trochę takich kuch, ja powiedziałbym, młodzieżowym językiem, bo ktoś chciał budować most, gdzie on tak naprawdę donikąd nie prowadzi. Ale tak? Nie patrzmy w ten sposób. Po prostu udało się wywalczyć przez ministerstwo, że ministerstwo daje pieniądze, środki. I to jest ważne. I to jest ważne. Bo nie będzie ministerstwo budowało, tylko rząd daje środki, tak jak Unia Europejska też w pewnej perspektywie daje. Rząd mówi, proszę bardzo, 21 propozycji, jeżeli samorząd nie chce w danym miejscu budować, a w innym, to rząd mówi, proszę bardzo, pokażcie dlaczego, uzasadnijcie. I robimy. I dlatego chciałbym, żeby powstał właśnie. A wie pan, co mówią mieszkańcy w Milsku czy w Pomorsku? Nie uwierzymy, jak nie zobaczymy. I dobrze, słusznie. Bo jak ktoś czeka kilkadziesiąt ale lat naprawdę, na most, to się nie ma co dzieje. Milsk już powstaje, chociaż nie na tych metrach, co chciałem, powinna na 7, powstaje, ale to będzie trochę szkodą dla armatorów w przyszłości, bo liczyłem na to, że będą trzy warstwy tych kontenerów, ale trudno, no tak jest, ale mam nadzieję, że tutaj w Pomorsku teraz ja chcę, żeby rozmawiał z ministerstwem naszym, żeby się włączyło i żeby zrobić stopień wodny zaraz w tym miejscu, bo robiłem tak, modelowanie tej Odry było tak robione, żeby ja to sugerowałem temu wykonawcy, żeby w Pomorsku był stopień wodny, koło Krosna razem właśnie robi ten most, który obwodnica w Krośnie, która powstaje, razem właśnie ma być stopniem wodnym. To jest ważne, te elementy. No i w Połęsku mam nadzieję, że się uda przy okazji też zrobić w Połęsku ten most. On jest ważny dla tych inwestycji. Mam nadzieję, że ona jednak się uda za kilka lat, ten pakiet klimatyczny. Liczę teraz na to, co będzie w Katowicach wydarzy się, że można powiedzieć nasze spojrzenie na tą sprawę pakietu klimatycznego, że spowoduje, że będzie węgiel brunatny jeszcze na topie i przede wszystkim dla naszego państwa jest ważne i będziemy mniej niezależni od sytuacji geopolitycznej, bo jeżeli będziemy z własnych zasobów robili, to bez względu na sytuację, jaka jest w świecie, my po prostu bierzemy ten węgiel z własnej. Dokładnie, i o to chodzi. I mało z tej inwestycji, które, co ja zawsze podkreślam, że budowa atomu, to jest 80% wychodzi na zewnątrz. Te środki, które trzeba wyłożyć, 70 miliardów, idzie powiedzmy do obcych państw. Jeżeli będziemy robić tutaj chociażby kopalnię Gubin Brody, to te 80% będzie w kraju. Wszystkie środki będą po prostu, bo my mamy taką wiedzę, robimy coraz lepsze. A wiemy dokładnie, jak tego typu inwestycje działają.
działają na rozwój regionu. Dokładnie. Wystarczy popatrzeć na Lubin, Polkowice. 32 miliardy jakby było wpompowane dodatkowo do Gubin Brody. Mało, tu liczę na dwie kopalnie Mozów, to jest i koło Nowej Soli, to jest po 16 miliardów, następne 32 miliardy, 60 ogromne miliardów, pieniądze. A jeszcze Odra koło 10 w Lubuskim będzie kosztowała. I wszyscy od lewa do prawa mówią, że to jest wielka szansa na rozwój województwa. Dokładnie, zatrzymanie przede wszystkim młodych. To jest moje wyzwanie. To tak, ja tak mam jeszcze dwóch synów. Jeden 36 lat, drugi 23. Jeden kończy uczelnię, drugi już pracuje i chciałbym, żeby tu zostali, tu się wybudowali i cieszę się, robię wszystko, żeby zostali i tutaj po prostu no, byli. To jest moje marzenie i to jest, za tym idźmy dalej. To będą wiele rodzin, będzie można powiedzieć w całości, a nie gdzieś tam na emigracji daleko od Polski. Panie pośle, i to będzie optymistyczny akcent na koniec naszej dzisiejszej rozmowy przyszłościowej. Bardzo. Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję serdecznie.